do próby tak niezwykłego oszustwa rzeczywiście w Bydgoszczy doszło. Pisała o tym prasa w roku 1924, a historię współcześnie przypomniał Krzysztof Błażejewski na łamach Ekspresu Bydgoskiego. Rzeczywiście latarnia magiczna posłużyła do wywołania obrazu rzekomych duchów. Tym razem duchów nie było, ale dziś w naszym programie udajemy się w podróż w czasie i przestrzeni, by sprawdzić, czy bydgoszczanie wierzyli, wierzą, może będą też wierzyć w duchy i czy swoje duchy i stwory, upiory, mary troszkę może nawet lubią. Tak, są takie duchy, które gdzieś tam cały czas są przywodzone raz na jakiś czas. Głównie jest to związane pewnie z panem Twardowskim. Przewodnicy mogą sami znaleźć sobie te swoje historie, gdzieś tam je opowiadać. Oczywiście jest mistrz Twardowski, właśnie czarownice tutaj, łaziebnik z Wyspy Młyńskiej, no i kilku jeszcze innych bohaterów. Właśnie pojawił się duch tego tramwajarza czy tam kolejarza i kilka tutaj jeszcze osób ze Starego Miasta. Twardowski jest zawsze bardziej kojarzony z tym, co się działo w Krakowie i nie każdy wie, że tutaj czynił cuda. Między innymi takim przykładem jest burmistrz Słomka, burmistrz Bydgoszczy, który był bardzo stary, a miał piękną młodą żonę i pragnął odmłodzić się, co umożliwił mu mistrz Twardowski. W tym roku chcemy uświetnić urodziny Bydgoszczy. Zajmujemy się scenkami, etiudami filmowymi i teatralnymi na temat bydgoskich legend. I pierwszą z legend, którą chcemy nakręcić i przedstawić, będą to przygody Jana Twardowskiego, który zagościł w 1560 roku u nas w Bydgoszczy. Są miasta, gdzie te wycieczki z duchami są o wiele takie bardziej nasycone, ciekawsze niż te zwykłe i jeszcze jest tego dreszczyka jest bardzo dużo, on jest podsycany właściwie cały czas przez przewodnika, który z jednej strony żartuje, z drugiej strony to jest takie pół żartem, pół serio. Wycieczki, które mocno ingerują w przestrzeń, chociażby w cmentarze, gdzie jest część cmentarza u nas niepojęte, gdzie jest to na tyle zelektryfikowany grób jeden, że po prostu z tego grobu wyskakuje trup, taki w cudzysłowie, więc jak najbardziej. Ja byłam na takich kilku wycieczkach, bo bardzo chciałam to u nas prowadzić, natomiast stwierdziłam, że nie te realia. Wiadomo, jak były stajnie, potem były tutaj garaże, w tej chwili są mieszkania. Jedna ciekawa rzecz, taka absurdalna całkiem, to przyszła kiedyś klientka i powiedziała, że jej znajoma powiedziała, jak to plotka niesie, że w tym miejscu tu, ona by tu mieszkania nie kupiła ze względu na to, że tu słychać non-stop, codziennie, od rana do wieczora gra orkiestra. Co, jak panowie tu widzicie, w ogóle nie ma miejsca, jest cisza całkowita. Ja się wtedy byłem zdziwiony, bo to było prawie po 2 latach mojego pobytu tutaj.
mówiono, że tu ze względu na przeszłość, na przykład w tych budynkach, straszy. Przeszła mnie gęsia skórka. Wiadomo, że ponoć były tutaj jakieś egzekucje przeprowadzane. Nie wiem, czy to jest prawda, ale starałam się jakby drążyć temat i czegoś się dowiedzieć. No nie sposób potwierdzić to, czy też wykluczyć, czy to były faktycznie te nasze budynki tutaj zamieszkałe. W 1939 roku internowano wielu Polaków. Przybywali bardzo w złych, bardzo niewygodnych, złych warunkach, gdyż była tam słoma po koniach, czyli z zanieczyszczeniami pokońskimi. Trzeba było to wszystko uprzątnąć, później położono nową słomę, ale słoma była na betonie. No i na tym betonie ze słomą internowani Polacy musieli spać. Warunki higieniczne były bardzo złe. Niektórzy nie wytrzymywali tych trudnych warunków. No, byli też niektórzy bici. Było sporo przecież Niemców, co pilnowali. Organizacja niemiecka o nazwie Selbstschutz, ona właśnie tym wszystkim kierowała. Gdy dowiedziałem się od pani Janiny Hojan, że jej ojciec tam przebywał jako internowany Polak, udało mi się sporo lat wstecz, dokładnie to wydane zostało w 2001 roku, wydałem wspomnienia pana Józefa Cima na temat obozu internowanych przy Gdańskiej. On pisze dosyć dokładnie, on dzień w dzień na karteluszkach, malutkich karteczkach. To on właśnie na takich karteczkach pisał co dnia dziennik. Niektórzy mieszkańcy wierzą, inni nie wierzą, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że na pewno zaczynają interesować się historią miejsca, w którym żyją, jego przeszłością. Czasem ta opowieść, ta historia pobudza refleksję i przywołuje następne miejskie legendy, klechty, zapomniane przepisy. My jesteśmy dziś w kuchni Gosi, gdzie prezentujemy tajemniczą roślinę obecną w ludzkim życiu od wieków i okazuje się, że także obecną u części bydgoskich rodzin. To jest biała szałwia, która w połączeniu z białą świecą w niektórych rodzinach była wykorzystywana do ostraszania złych mocy. Moja prababcia używała jej, żeby odpędzić złe moce, tak jak ona wierzyła, które mogłyby sprowadzić niebezpieczeństwo lub nieszczęście na rodzinę. Podpalała białą szałwię, podpalała białą świecę i za pomocą białej szałwii okadzała cały rodzinny dom, wierząc, że to zapewni dobrostan całej rodziny. My, aby nie wchodzić w tajemne rytuały, po prostu te przedmioty oddamy dziś w ręce fachowców.